A czym różni się ta kuchnia włoska, którą opisujecie w książce, od kuchni polskiej, takiej polskiej rodziny? Wszystkim. Kuchnia polska jest tłusta, jest ciężka, a Włosi korzystają tak naprawdę z 3-4 produktów i to jest baza, żeby zrobić jakieś dania. Nie są one skomplikowane, tak jak w kuchni polskiej. 3-4 produkty, czyli jakie? Czyli bazylia, oliwa, pomidory i parmezan. I makaron. No to makaron też. Tak, czy albo ryż. Także rzeczywiście tutaj Aleks, będąc studentem, poznał, jak się gotuje bardzo skromnie i kiedy miał pieniądze na bogato. I to jest takie bardzo fajne, żeby umieć z niczego zrobić coś, bo na tym polega takie dobre gotowanie, żeby otworzyć lodówkę, przychodzą goście z znienacka i trzeba coś zrobić z tego, co mamy. I zarówno Aleks potrafi, opanował już tą sztukę, no my też. Cała rodzina u nas gotuje, cała rodzina. Słyszeliśmy dzisiaj również, że tą kuchnią zaraził cię tata. Czy pamiętasz w takim razie pierwsze danie, które ugotowałeś z tatą, ale takie włoskie danie, którym się zachwycił? Tatą krewetki. Tata nauczył mnie robić krewetki, ogólnie seafood. I jestem mistrzem, ale uczę się od niego i to były te rzeczy, które gotowaliśmy na początku, jak byłem mały.